No dobra, to dzień dobry, się z Państwem po raz kolejny. Pierwsze wrażenie z jazdy na Wizardowej w jedynce. Gościnnie Wizard. Dzień dobry. Także jak nic się zrobiliśmy, jak ktoś wie na dup, nie było tego na poprzednim odcinku i nie wiem, czy wam to wrzuciłem, a w zasadzie nie wiem, po co wam to mówię, ale nieważne. Ważne jest to, że Firenze jest znowu na sportach po bardzo długim czasie niejeżdżenia na sportach, bo ostatni raz na sporcie jeździłem w zeszłym roku. Tak, jak byliśmy na zawodach, co wtedy było. Wygrałeś. Tak było. Na tym właśnie modelu wygrałem, proszę ciebie. Dokładnie ten motocykl wygrał z SP2, no ale to tam, no wyszło jak wyszło. No, kolega tym robi 10-2. Tak. Kolega nas nie słyszy? Nie słyszy nas, ale my możemy rozmawiać. Podstaw mu noga. Startuje ze mną, może bym mu jedną fajkę wyciągnął. Możesz wyciągnąć. Prowuj. O Boże, jaka masakra. Co się odjebało właśnie. Dobrze było. Luisa w to szukiwał, rzucał na mnie szar zagapienia i tak wyszło. Jakby nie było, to po raz kolejny pierwsze wnioski są takie, że pierdziele, jak na tym można jeździć. Jak mam dokładnie te same wnioski po przesiądnięciu się? Ku przesiąknięciu się. Przesiąkłeś się na MTK. I tak, no i powiem wam, że przejechaliśmy, ile jedziemy, tak? 15 minut? To, no, 15. No, 15 minut to jedziemy. Ja ciągle jeszcze nie jestem jakoś przestawiony na tą pozycję. Dziwnie się na tym czuję, powiem wam, że zastanawiam się teraz, jak to będzie, jak wrócę sobie na Fajera, aczkolwiek z tego co pamiętam, to Fajer no, był jednak trochę bardziej do ludzi. W sensie szerszej kierownica, wyżej kierownica i tam się zdecydowanie bardziej na wprost siedziało niż tu leży. Ale fajnie kurde skrzynia chodzi, powiem ci, że tak mega króciutko, to chyba Yamaha cały czas ma takie króciutkie skrzynie. No. Takie mega króciutkie, fajne, sportowe. Wiz też ma taką tendencję, że on lubi mieć zero-jedynkowy hamulec. No, działa, nie działa. W zależności od tego, czy wciśnieć klameczkę, czy nie. Ja zdecydowanie bardziej wolę klamkę, która jest bardziej dozowalna. No ale to co lubi. Bo ty chyba tutaj coś z pompą robiłeś, czy to tak było? Mianowicie? Odnośnie coś, klamek? No, coś... Klamki zostały wymienione na akcesoryjne. No. Ale coś z pompą robiłeś, albo coś się bawiłeś, czy niekoniecznie? Nie, jest po prostu kręcona na full. Bo aha, lubię no, spoko. Czuć, że mam hamulce. Rozumiem, no właśnie. No i dodatkowy tutaj jednak efekt oplotu, nie? A tak, no to też robi swoje. Ale co, chodzi sobie to żwawo. Musiałbym to wziąć zdecydowanie na dłużej, żeby powiedzieć wam coś więcej. Być może... Może kiedyś. No nie chcę przypominać, że jak byłem w Stanach, tak. To miałeś ją wziąć. Tak. No, a teraz piractwo, nawet nie mam kiedy mu akumulatora doładować i tak trochę czasem jeździmy i się zastanawiamy, czy tym razem jeszcze odpali. No, ale nie, radzi sobie coraz lepiej, radzi sobie. Widocznie działa, więc trochę doładował ten akumulator. Teraz sobie jakoś tam nawet działa. Dokąd jedziemy? Na wprost? Na wprost. Na wprost. Pisk! Pisk! Nie wiem czemu, ale Wizard zawsze jak ja mówię to mówi pisk i ja również tak robię, bo może to wtedy działa. A wtedy działa tam pisk. Tak, no ale opony powiem ci, że masz takie ten. No o tych oponkach nagrałem vlogaska u mnie na kanałkę. To jakbyście byli zainteresowani jakie opony ma tam Wizard to... I czemu nie polecamy? Znaczy, to... polecamy, nie polecamy, no wyraziłem swoją opinię, no. No na pewno na takiego sporta to nie. No na pewno nie na takiego sporta, no. No. I powiem wam, że ciekawie będzie, że kurde muszę się znowu powoli zacząć przyzwyczaić do takiej pozycji, chociaż wsiadałem na SP2, to powiem ci, że nie było takiego o Jezus Maria. Co? Takiego aż przeskoku nie było? Nie, nie było aż takiego aż przeskoku. Ja wtedy przechodziłem, co ja miałem wcześniej przed SP2? Na pewno po SP2 miałem Husqvarnę. Nie pamiętam co miałem przed no SP2. No to przeskok z Husqvarny na sporta jest wraz. Powiem ci, że jak przesiadłem się na Husqvarnę, to stwierdziłem, że dobrze, że w końcu jakiś wolniejszy motocykl, to nie będę tak odpierdzielać jak na tym SP2, a się okazało, że zacząłem bardziej odpierdzielać na Husqvarnie niż na SP2. No, tak to działa. No ale to co powiedziałem u Wiza na odcinku, jak jesteście zainteresowani, to w ogóle wbijacie do Wiza, tam jest drugi odcinek z tej jazdy, który graliśmy przed sekundą. Tak się klaszcze. Tak się klaszcze. Proszę bardzo, pokazuję, objaśniam, proszę sobie usiąść.
Tak, ja wiem. Włączamy maszynę. Mówimy maszyną przede wszystkim, że nie chcemy trakcji. A tu możemy sobie przejść między standard A i B. Bardzo ładnie. Dumnym. O, panie! O, stary! O, panie, ja pierdolę. Co się stało? Zapomniałeś, jak się siedzi na tym? To kurwa, to się nie da siedzieć na tym. Powiem ci, że wybieramy coraz lepsze drogi. Może o ty... nie, stary. Ja tu nie chcę. Nie, nie chcemy tu. Nie chcę, o, bardzo tu nie chcę. Ale jak... fajny ABS-ik jest, jak ale ja... to fajnie działa. Jak ja bardzo tu nie chcę, to nie chcę ci nic mówić. No tak domyślam się, że możesz nie chcieć tak samo jak i ja nie chcę, więc chyba jedziemy z powrotem. Ty, ja myślę, że ty bardziej nie chcesz, żebym ja tu jechał, niż ja nie chcę, żebym tu jechał. Może tak być, tak. No. Gdzie on właśnie wyrażał swoje zdanie na temat MTK. No, ścigi to nie bardzo na miasto. I to już wam mówię, jeżdżąc tutaj, że tak nie bardzo. W ogóle pytanie techniczne. Mogę zadać pytanie techniczne? Może zadać pytanie techniczne. To takie pytanie techniczne z mojej strony. Czy my wiemy, gdzie jesteśmy, dokąd jedziemy, jak stąd wyjechać? Pytanie techniczne. Jesteśmy w Pruszkowie. Pruszków znam, proszę ja ciebie, jak cudzą kieszeń. Aha. Więc nie wiem, gdzie jesteśmy i nie wiem, gdzie podążać. Super, to fajnie, że nie ma znaków na Warszawę. Ale, no słuchaj, nie, no przede wszystkim jesteśmy na jednej z główniejszych dróg w Pruszkowie. Może tak. Ja się nie znam, ale wygląda na taką raczej główniejszą. Tak. W Pruszkowie byłem, proszę ja ciebie, 8 razy. Aha, super. To jest nadzieja, że wyjedziemy. Także damy radę, no spokojnie. Byłem tu 8 razy, z czego nigdy na tej ulicy. Także damy radę. Damy radę, spokojnie. Kurde, stary, no nie można się zgubić w miejscowości, w której byłeś 8 razy, no przecież. No przecież to by było dziwne, to by było głupie. To by było pozbawione sensu. Nie wiem, nie pamiętam, jak się manewruje z takimi prędkościami na takich motocyklach. Fuu. A tu wesołe miasteczko będzie, pan, zobacz. Albo nie. O, panie, tu powinniśmy byli skręcić. Nie, nie tu. Poczekaj. O, słuchaj, jest wiadukt, to znaczy, że gdzieś tu są tory, albo i nie. Nie, tu jest ten wiadukt chyba... Ja wiem, ten wiadukt wychodzi skręcić. Na aleję. Tam powinniśmy chyba... My tam powinniśmy pojechać. Tak, to jest chyba ten wiadukt. O, jest Warszawa na wprost, jedziemy. To Warszawa będzie to. Tak, bo oni tutaj stąd będą skręcali z prawej, stąd to już wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na alejach. O. Ty, powiem ci teraz, jeżeli mnie słyszysz... Słyszę. Że jednak wolę się przeciskać w pozycji wyprostowanej między samochodami, mając lusterka na równi z ryszą i zdecydowanie wolę ruszać spod świateł na pozycji wyprostowanej, bo mi się zakres szyi skończył, już nie mogłem patrzeć do góry. Aha! A, no w tym coś może być, tak, faktycznie, w tym coś może być. A to jest w ogóle dziwne, drugi dzień testów i jeszcze nie padało? Można, można. Zobaczmy, czy motocykl nie był walony. Hey, where are you, my friend? A, tu jesteś. Ja stoję, znaczy jadę za tobą i patrzę, co ty odwalasz. O, ja pierdzielę, jak to się ślizga, te. Ale ładnie ci wchodzi bez sprzęgła, ten. No w górę, tak. W górę ładnie wchodzą. W dół trochę dobrze. No stary, ten motocykl ma 22 tysiące przebiegów. Ty, no stary, ale powiem ci, że wrażenie i poczucie prędkości to też są dwa osobne tematy, o których żeśmy nie powiedzieli u siebie na odcinku, jednak no. Wydaje mi się, że jak tak leżysz sobie przy tej ziemi, tak się toczysz, to tak tą prędkość odbierasz, jak gdyby, że jedziesz tak wolno, tak się nic nie dzieje, nie? No. No. To ciekawe jest. Bo przeważnie, jeżeli kamera jest na przykład bliżej ziemi, to wydaje się, że zapierdziela. No, ale jednak pozycja na motocyklu sprawia, że wygląda, jakby się nic nie działo. Może to kwestia tego, że nie dmucha tak na mnie. To też może być tak. Bateria mi się kończy, znaczy karta mi się kończy. Aha, no spoko, to trudno, to znaczy, że kończymy. To będzie taki jeden z krótszych odcinków na moim kanale, także standardowo, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę ak. Ak. Op. Łapkę ak. Tak, zostawcie komentarz. Zapraszamy was również do nas na Instagramy, bo tam wrzucamy zdecydowanie więcej rzeczy. Cały czas na przykład z tego wiatru żeśmy coś tam puszczali.
Wbijacie do nas na stronki quizartonboard.pl i motovlog.pl. Tak. A do tego, jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszych kanałach, to nie zapomnijcie zostawić suba. Jeżeli wam się podoba to, co się dzieje na tym kanale i chcielibyście mnie w tym jakoś wesprzeć, to wbijacie do mnie na Patronite'a. Kto wie, być może zostaniecie kolejnym patronem, a patroni z pewnych względów mają zdecydowanie lepiej. I tylko na tyle. Tak, na razie. Bye. A nie, moment! Widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Oj, teraz można zakończyć odcinek. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Na razie, do następnego, hej.